Dobrze, że zamknąłem swoje rzeczy w szafce. Mój plecak zaczynał się robić ciężki. Całkowicie zapomniałem, co mam w kieszeni. 30 cm gumy do żucia. Zaraz oblezie brudem z podłogi. Szybko, łap ją, zanim spadnie. Nie, moja guma. O, blech. Chyba, że lubisz kurz, włosy i jakieś brązowe coś po gumie. To naprawdę odrażające. Co się stało z gumą? Fu, zabieraj to ode mnie! Po co ci moja taśma? Zobaczysz. Wiecie, że podajnik do taśmy można połączyć z gumą do żucia? Krok pierwszy. Pomalujcie podajnik tak, żeby był fajniejszy. Na razie wygląda nieźle. Teraz wystarczy włożyć do środka gumę do żucia. Cześć, Lili, co tam? Cześć, Kevin, co z tą gumą, którą obiecywałeś? Mówisz o tym? Ha? Proszę, częstuj się. Możesz wziąć tyle, na ile masz ochotę. Dzień bez ulubionej gumy do żucia to dzień stracony, prawda? Pewnie wiecie już, że żucie podczas lekcji może być co najmniej ryzykowne. Mój ulubiony smak. 3, 2, 1, pum! Matko Lili, prawie zawału dostałem. Wybaczę ci, jeśli poczęstujesz mnie gumą. Kevin, tak nie można. Jeśli potrzebujecie kryjówki na gumę do żucia, może ona leżeć tuż przed wami. Weźcie zakreślacz i odetnijcie nożykiem część piszącą. Potem posmarujcie gorącym klejem odciętą część. Teraz przyklejcie ulubioną paczkę gumy do żucia. Jeśli zakleicie zakreślacz logiem w tym samym kolorze, będziecie mieli doskonałą kryjówkę na gumę. Teraz nikt nie będzie wiedział, że podczas zakreślania notatek będziecie raczyć się ulubioną gumą. To będzie nasza słodka tajemnica. Lili, ty żujesz gumę? Skąd ją wzięłaś? Na biurku nic nie ma. A to dlatego, że wszystkie są w zakreślaczu. Sorki, Kevin, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Kichy mogą zagrać marsza w najmniej oczekiwanej chwili. Na przykład na historii. O nie! Serio? Nie wierzę, Kevin. Teraz chipsy są na całym biurku. Masz, weź chusteczki i posprzątaj ten syf. Jeszcze żeby to był wypadek. Zaraz, moment, mam genialny pomysł. Można zrobić wybuchoodporną paczkę chipsów. Zdejmijcie pokrywę i odłóżcie paczkę chusteczek na bok. Przyklejcie pokrywę na środek waszej paczki. O tak. Potem wytnijcie w pokrywce otwór nożykiem. Nieźle. Teraz zamknijcie i możecie chrupać. Zamiast rozrzucania wszędzie okruchów, możecie cieszyć się dyskretną paczką przekąsek. Proszę, Kevin się dzieli. To bardzo miłe. Czekajcie, czekajcie. Amy zaraz zrobi wielkiego balona. Albo i nie. O, nauczycielka! Mogę zobaczyć twoje notatki, Amy? Co to za wymiętolony zeszyt? Jak mogłaś go tak zaniedbać? Nie wstydź ci? Pokaż swój, Lili. Idealny jak ty, co nie? Widać, że szóstkowa uczennica. Jak ty to robisz, że jest taki schludny? Chyba masz jakiś sprytny sposób. Zdradzisz go nam? Zrób własny ochraniacz na kartki. Złóż kwadrat z papieru w ten sposób. Teraz weź dolny róg i złóż do górnego. Zrób to samo z drugiej strony. Następnie je rozłóż. Górny róg zagnij w dół, dociśnij. Teraz wsadź rogi w kieszonkę. Jak najgłębiej się da. Obróć do góry nogami tak, aby złożona część była na górze. Na jednym rogu narysuj oko z rzęsami. Z kolorowego papieru wytnij coś w rodzaju grzywki. Dodaj brokatowy róg i gotowe, twój własny papierowy jednorożec. Od dziś kartki w zeszycie nigdy nie będą pognieciane. Słodkie. Wielkie dzięki, Lili. Co dzisiaj robimy? O nie, co tam tak mokro? Wygląda na to, że z długopisu wylał się czarny tusz i zaplamił ci wszystkie rzeczy.
chyda. Może coś się uratuje. Komuś zapaliła się żaróweczka. Chcesz ożywić nieco ołówki? Napełnij pojemnik wodą. I wlej lakiery. Ilość absolutnie dowolna. Teraz weź ołówek i powoli zanurz go w wodzie. Po czym szybko wyciągnij. Możesz eksperymentować z różnymi kolorami. Wow, gdzie je kupiłaś? Chcesz? Dzięki, Amy. Nie ma to jak wyjść cało z opresji. Szkoła trwa. Wiesz, co to oznacza? Że mózg pracuje na najwyższych obrotach. Ale szkoła to nie jedyne twoje wyzwanie. Hejka! Czas przygotować się do zajęć. Wyciągając najistotniejsze rzeczy. Nie wiem, czy perfuma będzie ci potrzebna. Ale długopisy i ołówki, owszem. Cienie do powiek? Mało masz na oczach? Naprawdę musisz wyciągnąć wszystkie te kosmetyki na lekcji? Dla miłośniczek makijażu wyjście gdziekolwiek bez make-upu to jak zostawienie twarzy w domu. O-o, dzień dobry. Nauczycielce to się chyba nie spodobało. Już wszystko chowam. Zaraz będzie posprzątane. Uff, było blisko. Ona się chyba nigdy nie nauczy. Sztuka gotycka była wyjątkowa, ponieważ... Amy? Amy! Ktoś miał budzić mnie z mrocznej drzemki? Ach, nie patrz na mnie takim wzrokiem. Spokojnie, wróćmy do lekcji. Dlaczego dziwaki lubią łazić po szkole i robić dziwne rzeczy? Ach, nie rozumiem praw panujących w tym świecie. Tak, znam odpowiedź. 7. Nie, zaraz. 22? Ale to stukanie mnie wkurza. Jeszcze klikanie długopisem. Spokojnie, Amy, spokojnie. Będziesz teraz mlaskać? Jakby tego było mało, zaczęła trzepać nogami pod stołem. Dosyć. Dłużej tak nie wytrzymam. Możesz siedzieć spokojnie, Vicky? Nawet o tym nie myśl. To kto zna odpowiedź? Nawet kiedy cała klasa nie ma zielonego pojęcia, zawsze znajdzie się jedna osoba, która wyrywa się do odpowiedzi. Na mnie nie patrz. Szybko, wybierz Sofię, zanim jej ręka odpadnie. Sofia odpowiadała już 5 razy z rzędu. Może ktoś inny? Oj, wybierz ją i już! Bez względu na wszystko klasowa mądrala nie odpuści. Musi się pochwalić wiedzą. No dobrze, Sofia? Ja? Tak? Już mówię. Prawie koniec lekcji, a ten burczący brzuch nie daje o sobie zapomnieć. Przecież nie ma nic złego w podjadaniu, prawda? Tylko żuj po cichu. Ups, za głośno. Jeszcze łyczek. Co tak pachnie? Pomarańcza? Czekolada? Ej, nie wolno iść na lekcji, Vicky. To tylko mała przekąska, żebym nie umarła z głodu.